Bardzo ciekawe sformułowanie dzisiaj jest w pierwszym czytaniu, gdzie mamy pod koniec, że wielu słuchaczy koryńskich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Ciekawe to jest, że uwierzyli i przyjmowali wiarę i chrzest. Czyli mamy jakby dwa przyjęcia dotyczące wiary. Jak to można rozumieć? Wydaje mi się, że można to rozumieć w taki sposób, że żeby zacząć otrzymywać to wszystko, co Pan Bóg ma mi do dania, to wszystko, co jest w wierze światłem, czyli zdolnością widzenia siebie, innych rzeczywistości, tak jak widzi Pan Bóg, do tego najpierw potrzeba decyzji serca uwierzenia. Więc jakby to, że oni uwierzyli, oznacza ich decyzję serca. Jakby takie ryzyko, które człowiek musi w wierze podjąć, bo to jest ryzyko. Ale kiedy człowiek przejdzie przez tą bramę, kiedy człowiek rzeczywiście w swoim sercu podejmie decyzję, tak, wierzę, chcę dać szansę Panu Bogu, chcę dać szansę Słowu Bożemu, chcę odważyć się i spróbować przyjąć to wszystko, co Pan Bóg ma mi do dania, do pokazania, kiedy podejmiemy tą decyzję serca, to wtedy jakby otwierają się drzwi do tego, że Bóg zaczyna nas obdarowywać, Bóg zaczyna dawać nam zdolność widzenia chociażby rzeczywistości, nie tylko tak, jak widzi ją człowiek, rozumieć rzeczywistość nie tylko, jak my ją widzimy, wydaje się w bardzo mądrych, inteligentnych kategoriach, ale zaczynamy widzieć ją również w świetle wiary. Ale do tego jest potrzebna decyzja serca. Trzeba uwierzyć i wtedy dopiero zaczynamy przyjmować wiarę, przyjmować to wszystko, co Pan Bóg chce nam dać.